Cześć wszystkim, witajcie w moim nowym filmiku i za pomoc w realizacji tego tutorialu dziękuję firmie Maybelline. I pokażę Wam, jak wykonać ten właśnie świetlisty makijaż, który moim zdaniem jest idealny na co dzień, do pracy, do szkoły, zawsze wtedy, kiedy chcemy wyglądać profesjonalnie i kiedy chcemy, by nasza twarz, nasz wizerunek szedł w parze z naszą ambicją, z naszą dobrą energią. I kiedy myślę o dobrej energii, myślę o rozświetleniu, bo to jest taki element makijażu, który sprawia, że twarz migocze i tryska świeżością. Więc jeżeli chcecie wiedzieć, jak wykonać ten makijaż, to zapraszam do oglądania. Makijaż zaczynam od nałożenia podkładu, mam tutaj Affiniton w odcieniu Creamy Beige. Jest dość płynny podkład, słychać jak chlupie. Chcę, żeby ten makijaż wyglądał świeżo, naturalnie, więc tutaj mocno grający podkład, ciężki, nie będzie dobrze wyglądał. I teraz trochę tak zamieszam z kolejnością kroków, jakie zwykle robiłam wykonując makijaż i zajmę się brwiami. Mam tutaj kredkę Brow Satin w odcieniu Dark Blonde, która jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Wysuwana, cieniutka, ma dobry kolor, Dark Blonde naprawdę jest dość uniwersalny i lekko zaznaczam nią brwi. I ta sama kredka, tylko ciemniejszy odcień, żeby wypełnić bardziej tutaj moje braki w zewnętrznej części brwi. Uwielbiam używać dwóch odcieni, to naprawdę daje piękny efekt. Płaskość tym pędzelkiem i odrobinką podkładu wyrównam linię brwi. Jednak brew to jest tak charakterystyczny element kobiecej twarzy, i zadbane brwi naprawdę mówią wiele o danej osobie. I właśnie dlatego chciałam najpierw pomalować brwi, a potem zająć się resztą twarzy. Wydaje mi się, że wtedy łatwiej Wam się skupić na tym, co będę się tutaj starała Wam pokazać, jak wyglądają dane etapy nakładania tych produktów. I również możecie sobie wyobrazić ten efekt końcowy bez pomalowanych oczu, bo również zdaję sobie sprawę, że nie każdy wykonuje makijaż oczu. Część z nas skupia się tylko na twarzy, rzęsach, troszeczkę podkreślone brwi, może coś jasnego, jakiś błyszczyk na usta. Więc tutaj każdy etap makijażu możecie dopasować do siebie, ale w takiej oprawie już myślę, że tutaj już całkiem dobrze to wygląda. I modelowanie twarzy zaczynam od rozświetlającego korektora. To jest ten pierwszy krok, który powinnyśmy zrobić, żeby nasza twarz nabrała blasku. Wiadomo, pod oczami nie możemy nałożyć sobie stricte rozświetlacza, bo po prostu to nie jest miejsce na tego typu kosmetyk, ale są rozświetlające korektory rozjaśniające, które te drobinki mają naprawdę tyci malutkie, które delikatnie, subtelnie odbijają światło, nie są matowe i wtedy od razu cera wygląda dużo świeżej. Ja dzisiaj użyję Dream Lumitouch, to jest taki rozświetlający korektor w pędzelku, który delikatnie zasycha, co bardzo lubię. I nałożę go tylko tutaj pod oko. I teraz wymoduluję twarz, zrobię to również produktem kremowym. Jak zauważyłyście, jeszcze niczym nie przypudrowałam twarzy, niczego nie gruntowałam, bo taka właśnie jest kolejność wykonywania makijażu, że najpierw idą te mokre rzeczy, potem te suche. Suchymi gruntujemy mokre. Więc jeżeli decydujecie się na kosmetyki właśnie kremowe, to zaraz nałóżcie je zaraz na podkład i dopiero potem przesuwajcie się w stronę produktów suchych. I ja dzisiaj do konturowania, kremowego konturowania wykorzystam taki sztyft, kredkę dwustronną Master Contour w odcieniu 1 i jedna strona ma taki jasny kolor, którym zaznaczę sobie o takie miejsca twarzy, które chcę, żeby były ładnie wysunięte do przodu, rozjaśnione. A tą drugą stroną, która ma fajny, chłodny, ciemny odcień, zaznaczę miejsca na twarzy, które chcę schować, czyli modeluję twarz tak, jakbym nakładała pudrowe kosmetyki, tylko robię to w formie kremowej. Nie musi to być super dokładnie. Kremowe konturowanie lepiej nałożyć troszeczkę wyżej, bo w trakcie rozcierania może nam się to
za nisko rozetrzeć, ale kremowe produkty mają to do siebie, że łatwo jest je poprawić. Podczas gdy pudrowe, no ciężej jest zdjąć ten nadmiar bądź przesunąć w inne miejsce na twarzy, a kremowe kosmetyki dają się łatwo rozblendować, przesunąć, ściągnąć bądź dołożyć. Ale powiem Wam, że kremowe rzeczy są świetne do suchej cery. Jeżeli macie przesuszoną wiecznie skórę i różne produkty pudrowe Was ściągają i są nieprzyjemne na Waszej twarzy, to bardzo polecam pójść w stronę takich mokrych kosmetyków. One naprawdę przynoszą ukojenie suchej skórze. Teraz rozcieram najpierw te jasne miejsca na twarzy. Teraz rozetrę kontur, może zamiast gąbeczki wykorzystam pędzel, żeby Wam pokazać, jak to najlepiej robić, jeżeli wybierzecie właśnie takie narzędzie. I widzicie, robię takie koliste ruchy i ten sposób najfajniej rozciera kremowe produkty. Najdokładniej, najładniej ogólnie zaciera granice. Zamiast robić taki ruch, który może zetrzeć nam produkt w takich wystających częściach twarzy, lepiej robić to właśnie w ten sposób, takimi kulistymi ruchami. I nadal niczego nie pudruję, bo dalej pracuję na kremowych produktach i teraz będę rozświetlać skórę. Chciałabym tutaj uzyskać efekt takiej ładnej, wypoczętej, lekko muśniętej słońcem cery, która bije takim blaskiem wewnętrznym, że nie jest to taki rozświetlacz, który widać ostentacyjnie na skórze, na twarzy, tylko jest to pięknie rozświetlona cera wedle zasad strobingu. I teraz użyję odcienia numer 100. I jak widać, jest to taki lekko różowy kolor, ale tego zupełnie na policzku nie widać, jak tutaj możecie zaobserwować. Widać, że jest to bardziej widoczny, bardziej rozświetlający produkt, ale nie wybija się kolorem. Po prostu daje mocniejszy efekt przez to, że jest jaśniejszy. I nakładam go właśnie tutaj na szczyt kości policzkowej, również na środek ust. I mam nadzieję, że tutaj możecie zauważyć, jak fajnie świetliście wygląda moja cera. Strasznie mi się podoba ten efekt i żałuję, że częściej nie robię tego typu makijażu. Jednak ciężko mi odejść troszeczkę od swoich przyzwyczajeń, żeby tak na co dzień przerzucić się na kremowe produkty, ale myślę, że zacznę to częściej robić, bo jednak takiego efektu nie uzyskałabym produktami pudrowymi. Jednak widać to zmatowienie, widać, że te rozświetlające produkty są nałożone dokładnie taką prostą linią tam, gdzie je nałożyłam pędzelkiem. A tutaj przy kremowych produktach jest to tak ładnie wszystko zatarte, ta cera cała tak pięknie odbija światło, mocniej po prostu w tych miejscach, w których nałożyłam te rozświetlające tutaj produkty. Myślę, że większość z nas nakładając rozświetlające produkty boi się drobinek. Drobinki faktycznie kojarzą się z takim tanim makijażem, z tymi pierwszymi takimi błyszczącymi produktami, jakie mogliśmy chyba dostać tylko na ryneczku. Teraz nie musimy się tego absolutnie bać. Ten sztyw na przykład zawiera rozdrobnione perłowe pigmenty, dlatego uzyskujemy właśnie efekt tej świetlistej skóry, a nie błyszczącego brokatu na twarzy. Rozświetlacz bardzo fajnie się blenduje, formuła jest bardzo lekka, taka coś pomiędzy kremowym a suchym, nie wiem jak to nazwać, że to nie jest tłusty rozświetlacz, ani nie jest suchy, coś pomiędzy, dlatego to się tak ładnie rozciera. Skończyłam już nakładanie kremowych produktów, więc teraz mogę przybudować lekko twarz. Użyję pudru prasowanego Affiniton i nałożę go gąbeczką w te miejsca, w których zwykle się najszybciej świecę. Nie chcę, żeby mi się tutaj makijaż przesuwał. To też go bardziej utrwali. Jak macie tłustą cerę, to
Jak najbardziej możecie zrobić ten sam makijaż, tylko po prostu mocniej przypudrować twarz bardziej matującym pudrem, a dalej będziecie miały kontrolę nad tym blaskiem. To nie będzie efekt tłustej cery, tylko właśnie świetlistej. Jak widać, już tylko z zaznaczonymi brwiami, delikatnie wykonturowaną twarzą i mocno rozświetlaną cerą, różnica jest ogromna. To jest makijaż idealny na co dzień, makijaż, który nadaje się dla każdego, bo jest po prostu bardzo upiększający. Pięknie rozświetla cerę, wyglądamy na wypoczęte, nikt się nas nie pyta, czy jesteśmy chore. I taki makijaż sam w sobie już jest pięknie, ale możemy go uzupełnić o lekki makijaż oczu, lekki rozświetlony i właśnie dodam te kilka elementów, żeby tak ładnie już zamknąć ten makijaż. I tak jak wspomniałam, uzupełnię ten piękny, rozświetlony makijaż twarzy łatwym i równie rozświetlonym makijażem oczu. Bardzo chciałabym, żeby tutaj zminimalizować użycie pędzelków, żeby on był do wykonania palcami, czyli szybkość wykonania tutaj jest na pierwszym miejscu. I będę wykorzystywać kredkę do brwi. Jest to kredka L'Oreal Brow Artist Maker, moja jest w odcieniu 02 Cool Brunette i będę nią po prostu malować powiekę. Nie jest to tłusta kredka ani bardzo napigmentowana, dlatego da mi tutaj przepiękną bazę na powiekę. Bazę wymodeluje oko, zaznaczy, da tutaj takie delikatne cieniowanie. O. Możecie użyć palców do rozcierania, bądź użyć pędzelka, który znajduje się na końcu tej kredki. Jak widzicie, ładnie daje się mi rozetrzeć. Tutaj w porównaniu do niepomalowanego oka widzicie, jaki to daje subtelny, piękny efekt. No, praktycznie wygląda, jakby tutaj nic nie było na oku, a to oko jest tak ładnie zaznaczone. Naprawdę bardzo ciekawe zastosowanie tej kredki. Od razu jak ją zobaczyłam, pomyślałam, że ona fajna. Będzie właśnie do makijażu oka i widzę, że mi się tutaj sprawdza. Teraz pokażę Wam fajną sztuczkę, jak codziennie rano denerwujecie się, że nie macie czasu na namalowanie kreski, bądź nie umiecie jej zrobić, potrzebujecie więcej czasu, a chcecie mieć ładnie podkreślone oczy, to wystarczy eyeliner, taki na przykład w pisaku, i zrobienie kilku kropeczek to optycznie zagęści rzęsy i doda Wam większej pewności siebie. Kropkowanie przynosi naprawdę ładny, naturalny efekt, bo nie jest to mocna kreska, nie jest to równa kreska, tylko jest to kropeczka przy kropeczce, która wchodzi pomiędzy linię naszych naturalnych rzęs i wtedy ta linia jest zagęszczona i naprawdę widać różnicę, o ile to oko jest bardziej podkreślone od tego. I myślę, że taki makijaż nawet by przeszedł, jeżeli nie macie czasu wytuszować rzęs. A właśnie, zapomniałam Wam powiedzieć, co to za eyeliner. To jest Master Precise Liquid Eyeliner, który ma taki długi, cieniutko zakończony, filcowy aplikator, który idealnie się właśnie nadaje do takiego kropkowania. I wracam do mojego złocistego strobing sticka i nałożę go palcem na środek powieki. Chciałabym właśnie, żeby kontynuować tą piękną świetlistość i te złociste odcienie, również żeby to było widoczne w makijażu oka. Więc tak delikatnie nałożę, wklepując. A wewnętrzną część powieki nałożę jeden z moich ulubionych cieni L'Oreal. Jest to kolor Rich serii Nude numer 204 Golden Nude. Piękny, złocisty, taki aksamitny cień, który zawiera takie większe troszkę drobinki. Jest bardzo taki ciekawy cień, ma fajną taką formułę, która się ugina pod palcem, nie jest to taki suchy cień. Bardzo lubię takie wykończenie. I nałożę go w wewnętrznej części również w kąciku palcem. Teraz przejdę do podkręcenia rzęs zalotką. Zawsze wykonuję ten krok, bo to robi ogromną różnicę.
Widzicie, po podkręceniu jeszcze bardziej jakby chowa się ta linia kropkowania i efekt jest bardzo naturalny. Teraz wytuszuję rzęsy tuszem Volume Million Lashes Fatal firmy L'Oreal. Ta maskara jest naprawdę bardzo dobra, bardzo ładnie rozdziela rzęsy, wydłuża je i podoba mi się to, jak podkreśla dolne rzęsy. Na dolnej powiece nie nakładałam żadnego cienia, kredki, niczego. Chciałam, żeby ten efekt uniesienia był maksymalny, czyli rozjaśnienie pod oczami i dopiero jakieś tam cieniowanie znajduje się na górnej powiece. Więc dlatego jak maluję rzęsy dolne tuszem, to wtedy ta dolna powieka ładnie tworzy tło do podkreślonych rzęs i wtedy bardziej oczy się wybijają na pierwszy plan. Więc tak wygląda ten makijaż oczu z wytuszowanymi rzęsami. A tak wygląda ten makijaż z doklejonymi rzęsami. Wiecie, że ja rzęsy kocham, to jest taki trochę mój znak już rozpoznawczy. Wy oczywiście nie musicie tego robić, po prostu róbcie to, na co macie ochotę i co Wam sprawia radość. Mam jeszcze ochotę na troszeczkę różu i znalazłam z Maybelline z serii Face Studio przepiękny róż z bajeranckim otwieraniem w odcieniu 30 Rosewood, który no, ma taki odcień, który ja kocham. To jest taki cielisty, brzoskwiniowy, lekki, bardzo delikatny. Będzie fajnie tutaj pasował do tego dziennego, lekkiego makijażu, który tutaj stworzyłam. I nakładam go w te miejsca, tutaj na środek policzków, żeby za daleko nie wyjeżdżać na ten blask, który mi się tutaj dzieje z boku, bo ten róż jest pudrowy. Tą część twarzy pudrowałam i tutaj spokojnie ten róż może ładnie osiąść. Gdybym roztarła go w miejsce mojego rozświetlenia, tam gdzie nakładałam rozświetlające sztyfty, to mógłby ten blask troszeczkę się zmatowić, więc tutaj kontynuujcie ten makijaż wedle zasady mat do matu, krem do kremu. Przepięknie wygląda ten róż, tak świeżo, młodzieńczo i delikatnie. I ładnie mogę go, widzę, stopniować. I już ostatni element, czyli usta. Zdecydowałam się na matowe wykończenie. Wybrałam kolor taki brudny, naturalny róż, który podejrzewam spodoba się większości z Was, bo to jest taki chyba najchętniej noszony przez nas kolor na ustach. Taki fajny, dzienny. Tutaj jest swatch, tak wygląda. I najpierw nakładam go na dłoń i teraz palcem wklepuję, żeby uzyskać taki fajny, naturalny tylko kolor na ustach. Aż to pięknie pachnie. I tak prezentuje się gotowy makijaż. Mnie naprawdę zaskoczył efekt końcowy. Bardzo mi się podoba ten makijaż i myślę, będzie taką fantastyczną bazą do mojego makijażu wiosennego. Oczywiście będę wprowadzać różne zmiany, bo ja tym żyję i uwielbiam makijaż i uwielbiam Was inspirować, ale taka właśnie świetlista skóra to jest to, czego powinnam się trzymać i myślę, pasuje mi i na pewno będzie i Wam pasować, jeżeli spróbujecie właśnie takiego makijażu. W opisie na dole znajdziecie również link do takiego eksperymentalnego filmiku firmy Maybelline, który to bardziej objaśnia zalety efektu strobing stick. I to było na tyle. Ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny, że spróbujecie takiego makijażu i że zobaczymy się w kolejnych filmikach. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pa!